się śmieją w teleturniejach. Jak długo trzeba czekać, w 1 z 10 było. Jak długo trzeba czekać w Polsce na zabieg usunięcia zaćmy refundowany przez NFZ, można się pomylić o 25 lat. Autentyk. To się śmieją, już takie filmiki wysyłają, że na badanie tomografem to teraz dopiero wjeżdżają mumie egipskie. Osiada na gołach, dym coraz gęstszy, obcy ktoś się wdzie.
pani Terenia zainicjowała ten pomysł. Powiedziała, zebrała grupę koleżanek, pielęgniarek tutaj oddziałowych, które robimy, słuchajcie, szpital musi być i błyszczeć pozytywną energią. Chcemy coś zrobić dla pacjentów, chcemy coś zrobić dla społeczności lokalnej. Chcemy, żeby szpital kojarzył się z bezpieczeństwem, ciepłem, profesjonalizmem. I drodzy Państwo, to ja chylę czoło przed tymi ludźmi, to dzięki nim zaczęła się historia. Chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że my tu w Tarnowskich Górach walczymy o tą ideę leczenia udaru. I myślę, że wspólnie z Państwem osiągniemy ten cel. Tak jak mówiłam, jest to dużo i całkiem niedużo. To wszystko jest kwestia miary, jak oceniamy swoje własne zdrowie. My się będziemy uczyć, kształcić, będziemy robić wszystko, żeby być maksymalnie profesjonalnie przygotowani do najnowszych metod leczenia. Ale bez sprzętu, bez Państwa wsparcia, nasza wiedza jest tylko cząstką możliwości pomocy. Także bardzo proszę, pomóżcie nam, a my pomożemy Wam. Thank you.